Dostaliśmy takie fajne zadanie, żeby rozwiązać następujące równanie logarytmiczne. Może ja je przepiszę. Czyli mamy logarytm przy podstawie 10 z x, dodać logarytm przy podstawie 10 z trójki i to się równa 2 razy logarytm przy podstawie 10 z 4, odjąć logarytm przy podstawie 10 z 2. No dobrze, tutaj trzeba będzie skorzystać z różnych tożsamości, które były w poprzednich filmach wyprowadzone. Może zacznę od przekształcenia lewej strony. Tutaj mamy sumę dwóch logarytmów, więc ja przypomnę, że jeżeli mamy logarytm przy podstawie a z jakiejś liczby b dodać logarytm przy podstawie a z jakiejś liczby c, to to jest na mocy tożsamości równe logarytmowi przy podstawie a z iloczynu tych dwóch argumentów. B razy C. Więc korzystając z tej tożsamości, mogę lewą stronę zapisać równoważnie w takiej postaci, że to będzie logarytm przy podstawie 10 z x razy 3. No to ja napiszę to w takiej kolejności 3x. Pomnożyłem te argumenty. No dobrze, co będziemy mieli po prawej stronie? Tutaj po prawej stronie mam najpierw takie wyrażenie 2 razy logarytm dziesiętny z 4. No to przypomnę teraz taką tożsamość. Że jeżeli mamy właśnie coś takiego, że mamy jakiś współczynnik W, na przykład, razy logarytm o podstawie A z jakiejś liczby B, to była taka tożsamość wyprowadzona w jednym z poprzednich filmów, że to jest równe logarytmowi przy tej samej podstawie z liczby B do wykładnika W. Była taka tożsamość wyprowadzona, no i teraz z niej skorzystam i zapiszę to wyrażenie w równoważnej postaci, że to jest logarytm przy podstawie 10. Z 4 do kwadratu. Z 4 do potęgi 2, no bo dwójka była przed logarytmem. No a to na końcu już nie mam co z tym zrobić, czyli odejmę, przepiszę bez zmian. No dobrze, no to mamy takie równanie. Tutaj po lewej stronie na razie to przepiszę, a po prawej jeszcze będę dalej kombinował, mianowicie mogę to, co mam po prawej stronie przekształcić, no bo tu mam różnicę znowu dwóch logarytmów no to przypomnę wzór na różnicę logarytmu, że logarytm przy podstawie A z jakiejś liczby B odjąć logarytm przy podstawie A z jakiejś liczby C to jest to samo, co logarytm z ilorazu tych liczb. Logarytm przy tej samej podstawie z ilorazu B przez C. Czyli mogę tutaj po prawej stronie zastąpić to wyrażenie logarytmem ilorazu tych dwóch argumentów. Czyli tutaj będę miał 4 do kwadratu, to mogę liczyć, 4 do kwadratu to jest 16 podzielone przez 2. Czyli moje równanie po uproszczeniu będzie miało taką postać, że logarytm dziesiętny z 3x to będzie równe logarytm dziesiętny 16 przez 2 to jest po prostu 8. No i teraz mam równość dwóch logarytmów. No i mogę teraz różnie do tego podchodzić, różnie uzasadniać to, co za chwilę zrobię. Mogę powiedzieć, że ponieważ funkcja logarytmiczna jest różnowartościowa, czyli dla różnych argumentów przyjmie różne wartości, to jeżeli wartości są sobie równe, to znaczy, że te argumenty muszą mieć sobie równe, czyli 3x musi być równe 8. Inny sposób jest taki, żeby napisać, że ja teraz wezmę 10 do potęgi, takiej jak jest po lewej stronie, i 10 do takiej potęgi jak jest po prawej stronie. No i to musi wyjść to samo, tak? No bo skoro te wykładniki są sobie równe. Czyli tutaj mam 10 do potęgi logarytm dziesiętny z 3x. No to ma być równe 10 do potęgi logarytm o podstawie 10 z 8. No ile to jest 10 do potęgi logarytm dziesiętny z 3x? No Logarytm mówi, do jakiej potęgi trzeba podnieść 10, żeby dostać 3x. Jeżeli ja dziesiątkę podniosę do tej potęgi, no to dostanę po prostu 3x. Na no, po prawej stronie 10 podnoszę do takiego wykładnika, do jakiego trzeba podnieść 10, żeby dostać 8. No to jak ja dziesiątkę podniosę do takiego wykładnika, no to dostanę te moje 8. Jakby nie liczyć, jakby tego nie uzasadniać, dostaję taki warunek, że 3x musi być równe 8. No a to już jest łatwo rozwiązać, dzieląc obie strony przez 3. No i dostaję rozwiązanie, że x musi być równe. 8 trzecich. No i to jest rozwiązanie mojego równania.